głos. W naszej szkole, przez naszą szkołę organizowana już jest od 2 lat. I ponieważ w czerwcowej akcji, która w ogóle nie była zaplanowana, a życie ją same napisało scenariusz do niej, miałyśmy troszkę utrudnień, ażeby dotrzeć do wszystkich, którzy w czerwcu oddawali włosy, dzięki pomocy jednej z pań dyrektorek, która ze mną jeździła po całym powiecie mieleckim i rozdawałyśmy certyfikaty, dzięki wyrozumiałości naszej dyrekcji, która znosi różne zawirowania i zamieszanie w szkole związane z różnymi naszymi akcjami, przyszedł mi właśnie na myśl taki pomysł, ażeby te osoby zgromadzić w jednym miejscu. Nadio Kuras. W imieniu Fundacji Rock and Roll oraz wszystkich kobiet potrzebujących i tych, które już otrzymały peruki z włosów naturalnych, dziękujemy Ci za cudowny gest, jakim jest podarowanie nam pięknych warkoczy oraz przyłączenie się do programu Daj Włos. Każdy czyn dla dobra innych wymaga podjęcia decyzji, podjęcia pewnych czynności i działania, a to nie wszystkim się udaje, bo jak wiemy, nie jest to zawsze łatwe. Mając tego świadomość, wyrażamy ogromną wdzięczność w imieniu wszystkich potrzebujących. Miłość to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli. Love, peace and rock and roll. Nadio Kuras. Ja bardzo proszę, aby dziewczynki, które będą wychodziły, zostały na środku z nami. Obcinała włosy. Proszę zobaczyć, jak wyglądają włoski po 2 latach. Zostańcie tutaj też dziewczynki z nami. To są właśnie tegoroczne warkoczyki. Natomiast pani w fundacji mówiła, że warkocze nie muszą być razem łączone, że z jednej głowy, od jednej osoby. Proszę Państwa, fundacja powstała w 2009 roku i od tamtej pory prowadzi szereg działań i profilaktycznych, i uświadamiających dotyczących choroby nowotworowej. Akcja Daj Włos polega przede wszystkim na bezpłatnym przekazywaniu obciętych włosów na rzecz fundacji. Obcięte włosy wędrują do perukarni Rokoko, gdzie przez wolontariuszy wyrabiane są peruki. Następnie te peruki przekazywane są również bezpłatnie chorym w czasie chemioterapii. Tak zaznaczam, że również bezpłatnie. Po nagłośnieniu akcji 2 lata temu zgłaszają się już systematycznie osoby, które chcą te włosy obciąć. Mamy takie dziewczynki, które 2 lata temu obcinały i teraz w tej edycji jesiennej również. Przez te 2 lata, proszę posłuchać, jest niesamowita ilość osób, które oddały te włosy. Jest to ponad 90. Na wykonanie jednej peruki z włosów naturalnych potrzeba od 5 do 10 takich ścięć, więc trzeba sobie wyobrazić, jaki to ogrom włosów naturalnych jest potrzebny. Także tym bardziej bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy te włosy oddają, włączają się w naszą akcję i również salonom fryzjerskim, które to również robią bezpłatnie. A mamy w Mielcu już takie salony. Bardzo dziękuję wszystkim tym paniom. U nas dzisiaj w szkole mamy podsumowanie akcji Oddaj Włos, organizowanej przez naszą szkołę przy współudziale Fundacji Rock and Roll. W akcję włączyło się bardzo dużo osób, dużo dzieci, ale także i osoby dorosłe. Zebrano warkocze, które były zaprezentowane na podsumowaniu akcji. Podziękowaliśmy wszystkim tym, którzy oddawali włosy oraz wspierali nas w formie finansowej, wszystkim sponsorom tejże akcji.